Ten samochodzik w latach 50. ubiegłego wieku był nadzieją miłośników motoryzacji. To dzieło inżynierów z ówczesnej WSK w Mielcu. Silnik o mocy 12 koni mechanicznych skonstruowali ich koledzy z WSK w Rzeszowie. To auto jeździ do dziś dzięki staraniom Piotra Ludiana, który, jak mówi, zakochał się w nim, gdy zobaczył je po raz pierwszy. Była to tak zwana miłość od pierwszego wejrzenia i wtedy okazało się, że jest to właśnie Mikrus. I później po kilku latach zacząłem realizować tą mikrusową pasję. Trwa ona do dziś i udziela się także najbliższym pana Piotra. Wiele razy brałem już udział z moim narzeczonym w rajdach. No może nie jest to najszybszy samochód, ale muszę powiedzieć, że robi wrażenie na przechodniach. Pan Piotr przygotowuje teraz książkę na temat Mikrusa. Dotarł także do osób, które wyprodukowały jego egzemplarz. Nawet osoby, które spawały fizycznie mój prototypowy egzemplarz Mikrusa. Były to wielogodzinne rozmowy, podróże po całej Polsce, zbieranie materiałów archiwalnych, więc ciągle coś nowego pojawiało się tutaj. Pamiątki związane z Mikrusem znajdował nawet w salach kinowych. To jedno z najbardziej sensacyjnych odkryć. Film reklamujący Mikrusa z 1958 roku. Zapewne jeden z pierwszych tego typu w kolorze. Filmów reklamowych w tamtych czasach raczej się nie kręciło. Nie było takiej potrzeby, bo samochody były tylko na talony. Rok po nakręceniu tego filmu Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz KC PZPR, zadecydował o zakończeniu produkcji Mikrusa. Do dziś nie wiadomo dlaczego. To kolejna zagadka dla pana Piotra.